Hej, z tej strony Łukasz. W tym filmiku pokażę Wam, jak za pomocą Battlelog'a aktywować pewien easter egg, który DICE ukryło na Battlelog'u. Easter egg ten jest skierowany tylko i wyłącznie dla posiadaczy usługi premium. Przed wyjaśnieniem, jak aktywować ukrytą zawartość, chciałbym podziękować Cześkowi za informacje dotyczące tego cudeńka oraz Marcinowi, który użyczył mi swojego konta do nagrania filmu. A teraz do rzeczy. Na początek, jak już wcześniej wspomniałem, musisz mieć wykupioną usługę premium dla Battlefield 4. Po zalogowaniu się na swoje konto na Battlelogu, przejdź do menu Rankingi. Pod tabelką Najlepsze osiągnięcia z lewej strony możesz zobaczyć małą ikonkę czaszki. Kliknij ją. Pokaże Ci się wirtualny panel logowania, gdzie na ekranie pojawi się prośba o podanie kodu dostępu. Wpisz tekst, który pojawił się właśnie na ekranie, i zatwierdź klawiszem Enter na klawiaturze. Gdy naciśniesz klawisz Enter, na monitorze pojawi się kolejna sekwencja tekstu, a gdy zobaczysz napis "Czekaj na dalsze instrukcje", możesz zamknąć stronę. Otwórz stronę Battlelog'a ponownie w przeglądarce, zaloguj się na swoje konto i przejdź do menu Żołnierz – Zadania. Wśród zadań pojawiło się nowe zadanie do wykonania. Zadanie nazywa się Kandydat na Widmo i nie jest proste. Po jego wykonaniu otrzymasz unikatowy nieśmiertelnik Program Widmo. To już wszystko w tym filmiku. Miłego zaliczania ukrytego zadania. Łapkujcie, komentujcie i udostępniajcie. Trzymajcie się.